5 kg, jedna antla. Rozgrzewka. Jak chcę uleżeć plecy. Oczywiście nie robię tego prawidłowo. Nie potrafię wygiąć, zrobić presów pleców. No ale obciążenia nie są duże. No, na sucho potrafię już w trakcie pracy. Nie ma szans. Pasu nie założyłem na lędzie, bo mi palcami nie potrafię zapiąć. Pasy zostały za krótkie od z młodości. Musiałbym mieć nowy pas taki na klamrę. Ale to za łupę kasy kosztuje, ale powinienem kupić pas dla mojego dobra, żeby nie uszkodzić się. Bo tak fatalnie to robię, to niby martwy ciąg, że sobie krzywdę zrobię przy dużych obciążeniach. Znaczy dużych, ja nie potrafię dużych, ale takich trochę większych. Więc biorę ketla 7,5 kg razy 2, czyli 15. Kilka przerwy i pójdę do ketla. Prowadzę 24 kg, niestety będzie wąski uchwyt. No to jeden ketel. A później, jeżeli dam radę, jeżeli plecy pozwolą, usiłowo powinienem dać radę, ale nie chcę uszkodzić pleców. Jak będę czuć coś nie tak, to nie będę tego robił. To wezmę 24 kg ketel do prawej ręki i 15 kg ketel do lewej ręki. Później mógłbym jeszcze takim paskiem, ale nie mam tego paska, to w przyszłości zabawa. Zczepić te dwa małe ketle z tym 15-kilogramowym, który będzie 30 kg i 24. Razem będzie 54 teoretycznie, ale to muszę do tego dojść. Jeszcze nigdy tyle w martwym ciągu, tak zwanym martwym ciągu, nigdy nie brałem.
nic, na mój rekord. Czyli 24 plus 15. 39 chwila. Mam tutaj łamane gryf, ale to jest tylko z dwiema wujkami, które jeszcze tam leżą. To 25 kg. Podanie BMK to jest 24 razem 39. Tylko że nierównomierne obciążenie bardzo niedobre. Lewa ręka, która jest słabsza, będzie trzymała 15. Może nie wypuszczę. Później, jakby mi się udało jakieś większe ciężary zacząć robić, to będę w piwnicy robił to na maszynie Smitha. Tam jestem w stanie sobie przełożyć, dołożyć obciążenia. Do grudnia, końca grudnia jest czas. Chciałbym 60 kg zrobić. A teraz 39 kg. Prawa ręka puściła. Okej, no ale kilka ruchów zrobiłem, za wyjątkiem techniki, bo to 39 kg dźwignąłem w martwym ciągu, tak zwanym martwym ciągu. Dobra, teraz już sobie ćwiczę inne ćwiczenia normalnie. To było do zawodów, do konkursu, w którym z przyjemnością biorę udział dla zabawy. A teraz już inne rzeczy. Zwykle lewa dłoń mi puszcza, ale w prawej było 24 kg i puściła mnie w prawo. No ale kilka ruchów zrobiłem. Wrócę tutaj, bo chcę teraz z tymi dwoma małymi kettlami po 7,5 kg zrobić niby box squat, czyli wstawanie z wózka. Mam takie uchwyty, jeszcze takie haki. No wiadomo, co chodzi. To później jakbym większe ciężary próbował, to z tymi hakami będę musiał, bo moje palce nie utrzymają. Prawdopodobnie ciężar. Thank you.
oddech. W martwym ciągu nie umie. Martwy ciąg dał w krczadę. Dlatego muszę to ćwiczyć. Bo martwy ciąg jednak wzmacnia te rzeczy odpowiedzialne także za wstawanie i zachodzenie. On sprawia mi kłopot. Ja myślę, że to na tyle nagrywania. Teraz sobie poćwiczę już tak na spokojnie, bez kamery, inne partie mięśni. Lekko, bo no, martwy ciąg wam jest ciężkim bojem i dało mi popalić. Hejka, na razie.